Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mafiosolec i witam was oczywiście w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017, a dzisiaj ze mną panowie w zieleni. Jest ze mną oczywiście Adaś. No, cześć, cześć. I Brączek. Dzień dobry. I oczywiście seria od zera do farmera. Kurde, troszeczkę ostatnio, no, był przesuń z tą serią, ale na całe szczęście już dzisiaj ruszamy. Zobaczcie, o jakiej godzinie to nagrywamy, aż jestem w szoku. Brączek zrobił sobie specjalnie wolny, Adaś też. Także łapka na nie się... Ale Adaś ma cały czas wolny. Cicho siedź! To miało być tak ustawione, dobra. Miesza z tym. Ogólnie jak widzicie, no New Holland. Ja tu właśnie oglądałem u chłopaków ostatni odcinek, także no tutaj żniwa konkretne były. Ładnego mam New Hollanda, myślę, że tak i myślę, że dobry zakup. A my w dzisiejszym odcinku, dzisiaj tak na spokojnie zaczniemy tak jakby od nowa. Zaczniemy sobie od wywożenia zboża, a później może powozimy sobie Witam jeszcze... Witam was w pierwszym odcinku od Zera do Farmera. O kurde, a powiem ci, pamiętam, ostatnio wiesz co, oglądałem sobie wszystko i właśnie znalazłem ten odcinek, jeden z naszych pierwszych, ma 100 tysięcy wyświetleń, nie ma jakoś dużo, ale jest to jeden z pierwszych właśnie odcineczków i wtedy pamiętam, jak kurde, żeśmy jeszcze tą nazwę serii ogarniali i wszystko, to pierwszy odcinek właśnie był jakiś siewy, każdy coś robił, na początku było tak, że właśnie od nas każdy coś robił, bo albo jeden agregatem, siewnikiem, Jezu, ile my się wtedy męczyliśmy, chyba 6 sezonów, no. To ty będziesz fendem robił? Ja fendem zaraz przeczepiam się, jak chcesz to może, o! Ty, mogę mieć do ciebie sprawę? Szczep mi fenda z tymi dwoma zielonymi przyczepami. I możesz podjechać mi pociągiem i zawieźć zboże. Jedno na sprzedanie, także spoczko. A co ty będziesz robił tym fendem? Ja z zielonymi przyczepami pojadę zawieźć soję na skup. A gdzie ty teraz pojechałaś? Pojechałem na skup samejem zawieźć jęczmień. Bo jest zajebista cena, ponieważ jest 771. Możesz mi to sprawdzić, czy na pociągach tyle nadal jest? Wtedy bym się niezmiernie cieszył. Dobra, my sobie koguciki zapalamy. No już dzisiaj na 100% mamy nagrane dla was. Na razie będzie mój i później zaraz lecimy nagrać sobie kolejny do Brączka i Adasia, żebyście mieli na jutro, bo dzisiaj tylko uda mi się jeden wrzucić, bo to jeszcze tego samego dnia wrzucę mi się na jakąś... 771. No i super, na pociągach. O, ja 1600, ja pierdolę. No, dlatego mówię, mamy zajebistą cenę jak na razie. Dobra, czekajcie. Bierzemy sobie cyk. Konkretna cena, powiem szczerze. No, naprawdę, trzeba przyznać. Czyli zostało nam z poprzedniego odcinka to wszystko, co nie, Bronek? Wykiprować nie mogę. Wtedy była też gruba taka cena tego wszystkiego. No, czym się kiprowało? Ty... A, dobra, i. Następnie zbieramy N. Jadę, ale muszę... Właśnie, jak jest z Gnowicą? Do wywozu jest, nie? Tak. A bawił się ktoś z was na przykład na lawie, czy coś z kiszonką? Nie, nic. Nie. Ja jadę, ja teraz wiesz co, zostawię się tego fenda, nie? I lecę przy świniak pogarniać. No jojo. Dobra, czekaj. Bo ty będziesz Bolek ten słomę zbierał też, tak? Czekaj. No, którym się zmieniało ten? Kiprowanie. Kontrol, nie. No, kontrol? Samym U? Tak. Dobra, tak. No to już trudno. Wysypuję tym tylnym sypem. Ale dobra, zaraz wysypę całość. Bo to wolniej, nie? No wolniej. Bo przecież trzeba będzie jeszcze, u nas chyba są dwie pryzmy kiszonki do sprzedania, nie? Czy mi się to myli? Pff, wiesz co, chyba tak. Mi się wydaje, że jest strawy jakaś i jest... Jest, na pewno. I jest, albo nie strawy, tylko kurde, wiecie z czego, z jęczmienia. Bo przecież my jęczmień żeśmy na kiszonkę kusili. A, no tak, to strawy nie ma. Nie ma strawy. To właśnie, dobra. To ja już tu teraz zjeżdżam, samejem sobie, biorę fenda, sprzedajemy właśnie jeszcze soję. Kurde, nie chcę panowie, mi się go myjać. Panowie, ile pól soi siejemy? Soi, chociaż jedno, dwa, gdzieś koło tego. Znaczy ogólnie na tym... Dobra, świnie. Ja nie wiem, ja już tu tak mnie dawno nie było, że... Ja już też nie pamiętam. No bo wszystko jest ogarnięte u świn. A to może było. A, bo wie, no przecież było ogarnięte, bo my przecież sprzedaliśmy do stówy i wszystko żeśmy im nasypali ładnie. Ja wtedy to wszystko sprzątałem, Bronek, no. Też, to nie? Nie było, nie wiem, jakoś zajebiście dużo nie graliśmy, żeby czas przeszedł. Tak, dokładnie. To chłopaki, to co bierzemy, nie wiem, siódemkę i czternastkę na przykład, co? Znaczy soją? Musimy ogarnąć tak, najpierw najważniejsze co, musimy ogarnąć, gdzie będzie kukurydza. Na siódemce na pewno. Kukurydza to już chyba rośnie. Ty. Kukurydza już? Jest na pewno na tym nowym polu jedna, naszym, kukurydza. Tak, i jeszcze drugą gdzieś na kiszonkę blisko. Są. Gdzie jest jeszcze jedna? Gdzie dwie jesteś? Kukurydzy. Na 24 i na 7 i na 12. Na a dobrze, 12 nie jest kukurydza. Jak nie? Nie. Gościu. 12? Ty noc, no. Nie gadaj. Ty, tu to co mieliśmy w tym roku tu? Coś tu jest, tutaj, ale co tu jest? Rośnie, ale jest jak tutaj rośnie kukurydza. No to ta będzie na kiszonkę? To więcej kukurydzy. A tamta na ziarno. Na siódemce trzeba zboża jakieś zasiać. No to tam pójdzie soja i na czternastkę. Ty, no to ja bym jeszcze rzucił na szesnastkę kukurydzę, nie?
Nie, aha. No po co tyle? No, na ziarno. Aha, no, no stary, no, za mało. Zobacz, 24, jaka jest mała. Dobra, to dobra. Dałbym jeszcze 16 na kukurydzę. Ej, na no to 19... konsoje 7 i 14, tak? Tak, na 19 dobra. Dałbym... Zboże jakieś. Pszenicę możemy. No, albo rzepak. Mógłby być rzepak, ty. Mógłby być rzepak, na 19 rzepak, a na 15 zboże, no. I na tym małym kosztem bez zboże. Się poczekaj, ty, co ty, czemu tak dziwnie się rozłożyłeś, Adaś? Ja miałem się dziwnie rozłożyć. Dobra, to już twój Brączek jest ściągnik, może łapać. Dobra, dzięki wielkie. Soje. Ja jadę wtedy swoje siać. Dobra, Bronek mi to przyszykował ładnie. Adam, na siódemce swoje jeszcze, nie? Tak, tak, tak. A dobra. Czemu ty, Bolek, powiedziałeś, że ja się dziwnie rozłożyłem? Bo u mnie masz rozłożony w pół ten siewnik, nie? On nie jest serio? Złożony, no. Zobaczysz to na odcinku, pierwszy raz takie coś aha. Widzę. Tak jakby ktoś. Ja też tak miałem. Wychodząc z gry, był w trakcie składania i wiesz, on się zbugował. Musiałbyś teraz dwa razy X kliknąć, żeby się zaczął rozkładać i składać. No, dobra. Ja też to a poczekaj, dobra, to ja sobie sprawdzę, gdzie jest cena tej soi do wywiezienia. Ale chyba też na pociągach. Kurde, te pociągi naprawdę mają. Dlatego nie Holana tak zajebiście postawił. 1600. Co on tak zjechał mi? Aha, tak, jest, coś był jakiś bug, bo nie mogę go no. Rozumieć. Dobra. Nie, Gold Crest Pacific Grind. Gdzie to jest? Tam. Aha, tutaj tu, dobra. Nie czaję. I lubię sobie to zaznaczać, ten zielony punkt jest fajny. To naprawdę z farmingiem fajnie to zrobi. 52 tony. Fajnie po mało na ten skup włożymy. Jak oprócz wywożenia śniegu i może kiedyś jakichś pojedynczych upraw, to nic takiego ciekawego tam na tych skupach nie było. Muszę ludzie sobie wreszcie włączyć tą kierownicę kiedyś tak wcześniej i przyszykować ją, jeśli chodzi o te przyciski, na przykład napełnianie, otwieranie drzwi i w ogóle, bo nie mam tego wpisanego, muszę do klawiatury sięgać. Też ogólnie dzisiaj inaczej kamerka, bo lepiej, żeby światło padało, bo nie mam nadal jeszcze tej lampki. Nie ogarniałem nic, póki dzisiaj nie... Ona się spaliła znowu, nie? No, dzisiaj znowu się spaliła, także najgorsza sprawa jest z tym, że no kolejny raz, ale miejmy nadzieję, że już się ogarnie. Jak kupię następną, będę chciał inną już kupić teraz bez tego wkładania takiego, wiesz, dziwnego tego, nie? Tylko żeby od razu była na kablu, bo nie wiem czemu, to czy przez to, że ona była przenoszona, nie mam naprawdę zielonego pojęcia. Kierownica leży. No, konkretna kierownica. Ogólnie nie wiecie, o której zacząłem nagrywać? Nie. No tak może być 9 minut? Nie no, nie może być. Z 5 no, minut nie. Dobra. Być. Nie no, no 6 może minut. Być. No. Dobra, poczekajcie, przypuśćmy 5 zrobi. Minut, dobra, przypuśćmy 5 minut do 20 po. No, do 20 po będzie najlepszy odcinek. No. Bo wtedy będę miał 25 do 30 minut gdzieś, także spoczko. Zgadza się. Także ja już lecę sobie wywieźć tą soję, niedużo nam zostanie. My to zasiejemy w sumie teraz wszystko praktycznie. No, sporo powinniśmy do dzisiaj. Powiem wam, że dzisiaj taki odcinek będzie spokój, bo jak u was dwóch jeszcze będziemy lecieć po trzech potem. Ja sobie zrobię nawozy na pewno, bo dawno nie miałem. No, to myślę, znaczy u ciebie to nie wiem, czy posiejemy wszystko. Bo trzeba gnojowicę powywozić, pamiętaj, bo gnojowica nie jest powywożona. No, dobra, dobra. Oj, tędy pojechałem niepotrzebnie. Ale dobra, dobra to wtedy ja soję się jakby co tutaj. Idzie? Nie? Na siódemce. A w ogóle obornik jeszcze trzeba będzie, nie? Bo obornika chyba troszeczkę mamy. Nie, no, obornika już chyba nie trzeba. U świni na pewno nie ma już gnojowicy. Nic? Nie, skończyła się. Ja ej, bym właśnie, już obornikiem ile mamy? Aha, 47 tysięcy. Wywalił i chłopaki, jak to było z tymi nowymi nabytkami naszymi? Bo tak, kombaj mieliśmy kupić siewnik. Kupiliśmy to. I co miało być następne? Coś mieliśmy... Wymienia? Nie było, coś, nie było. Czy na pola, chyba to miało być zostać tak, przeznaczone na pola, nie? Na ej, pola. Tutaj koło skupu tego Grind Pacific, nie? Jest fajne takie długie pole. I ciekawe ile ono kosztuje. Ja wiem o które ty mówisz. Jest naprawdę, wąskie, nie? Powiem wam, zajebiście ta dziewiątka? Wygląda. To już ci mówię co to jest. To jest to wąskie długie tak, pole dziewiątka. Tak, dziewiątka. Jaka to jest cena? Ja polecę to na momencie sprawdzić. No, ona nie jest chyba zbyt bardzo duża, że mogłaby tak z 50 kosztować, to byśmy ją mogli ogarnąć. Nie, więcej. 102. O kurcze. Beczka. A ile ona ma w hektarach właśnie? Nie mam hektara. Byśmy mieli takie trochę pole ten. Hektar 37. No ona jest, wiesz, długa, więc to też... Tu jeszcze, ty, sporo by powiększył, nie? Z tego co... bo jest droga niepotrzebna taka przy piący i z drugiej strony też. Także myślę, że spoko byśmy mogli to... A nie chcieliśmy ósemki kupować? Ósemka też miała być, tylko tam jest trochę kasy, nie? Więcej. Nie ósemkę mieliśmy kupować, tylko mieliśmy kupować dwudziestkę trójkę, nie? I dwudziestkę dwójkę, ale to są za duże na razie pole, jak na razie. Nie, no na razie to mieliśmy właśnie te mniejsze trochę kupować. To jedynie możemy właśnie albo ósemka, albo to. No to trzeba się zastanowić, bo jedno i drugie dużo powiększymy, nie? To teraz tylko ty! Ja. Już mamy 117 tysięcy. Skąd? No ze sprzedaży plonów. To 34 tysiące za soję dostaliśmy teraz. No to trzeba będzie sprzedawać na następnym odcinku tą kukurydzę.
pioneczkę, co nie, i będzie kasa. I ty, no ty na spokojnie dwa kupimy, nie? Bo nie mamy teraz nabytków nowych do kupna. Nie, no, i od razu będziemy mogli zasiać, co nie? No bo to trzeba będzie to zasiać też. No, to powiem wam, że z poczką możemy ogarnąć. No na razie musimy chociaż, na razie to zróbmy tak, że ogarnijmy te nasze pola. Bo mamy na razie to jedno fajnie ogarnięte już, na razie ogarnijmy te pola i dopiero kupimy tamte dwa. I wtedy będzie gitara, bo jak teraz dokupimy te, to zajmiemy się tymi polami, tu nie obsiejemy. To szkoda znowu tak ten sezon długo przeciągać. Tutaj to wiadomo, że trzeba te nasze od razu przesieć. Ten... Dobra, to ja już cisnę sobie, tutaj jeszcze koło domu jest, tu jest mianowica rozlana, koło domu na tym małym. Na pewno musimy zobaczyć, trzeba właśnie tą soję, na dwóch dużych polach trzeba jakąś soję zasiać, nie? A co właśnie na tej jedenastce podzielonej na pół? To jest jedenastka tam koło owiec? Tak. Co tam jest? Bo na razie, jeśli chodzi o trawę, nie to mamy tam chyba. Trzeba najpierw zebrać tam. Boże, zaczniemy jakieś. Słomę i zboże znów trzeba. To nic, na zboże fajnie rośnie, nie. Zobacz, nie ty, bo, ale ej, mamy słomę koło cholery. Koło domu siejemy ten. Ja bym wolał tam. Nie, ja bym zasiał tam dwa rzepaki. No. Albo rzepak i soja. Rzepak i. No, to by było, żeby to zebrać na dwie przyczepy akurat, to spoczko, bo soi, tego, rzepaku nie będzie dużo i soi tak samo. No to soję na te mniejsze pole, tak? No. A ten. No tak, dokładnie. No. A rzepak, dobra. No to Bolek, bierz się za ten, za zbieranie. No już, ja. No ej, pojedziesz ty, Brączek. No. Oderwałbyś się i pojechałbym, bo mi jedna przyczepa została tylko do zawiezienia. A nie chcę już nie jechać, to ja bym tak to wiesz, wziął i ogarnął i pojechał już zbierać tą słomę. No powiedz mi, zbieraj, no to się zabieram. A ty co robisz ten? Ty co robisz? Ja sieję. No to ja bym posiał chwilę, jak przyjedziesz fendem, to wtedy ja wezmę fenda i pojadę sobie wiesz co robić. Dobra. Dobra, to masz fenda, a powiedz mi na którym polu ty się znajdujesz. Na siódemce jestem, czekaj się przesiądę. Dobra, to się przesiądę na szybko, to ja już ten też. Mam zoom jechać z tą jedną, tak? O, dobra, no to ja już chciałem jechać? Jedź na Pacyfik ten. Dobra, tam koło dziewiątki. No. O, ja sobie posieję fajnie. Wiele co mam wrócić, gdzie fenda zostawić? I fenda jak możesz to mi przeczep. Przyczepy odczep, a przeczep mi na tą. Na samozbieraną, co ja sobie pojadę pozbierać. A gdzie słoma jest do zbierania? Na polu, gdzie Adaś kupił New Hollanda i kosił. A na 11, dobra. No. Fajna dzisiaj robota, bo tak akurat dobrze, że Brocie mi pomoże, ja sobie kilka rzeczy porobię. Tak fajnie akurat się powróci, troszeczkę rzeczy porobimy, to wam się nie znudzi, mam nadzieję. W ogóle jesteśmy mile z Adasiem zaskoczeni nową serią, także dziękuję wam bardzo serdecznie. Jutro możecie spodziewać się nowego odcinka, mam nadzieję, że się uda. Ja będę sobie teraz pracował w wolnych chwilach nad mapką polską, gdzie będziemy właśnie z Brączkiem sobie na tej polskiej robili serię jakąś, jak skończymy. Także no, mam nadzieję, że się uda to w miarę szybko ogarnąć. Po prostu potrzebuję po prostu fajnego pomysłu jeszcze na pola i w ogóle. A nie chciałeś tamtej przerobić z tych zadanych? Robiłeś coś tam? No to ona jest, no to ja już mam trochę zrobione, nawet 17, nie? Ja już mam przełożone te wszystko do 17 i mam już teren zrobiony nawet trochę. Także spoczko, mam nawet porobione tam rzeczy. Dobra, czekajcie, ja to bym sobie wyrównał ogólnie to pole. Pracownik zakończył pracę? No właśnie widzę, co jest? Wiecie co? Bo bawiłem się z przyciskami, nie? Aha, i włączyłeś H. Tak, no. Znaczy wiesz, na tym, na panelu, to nie? Ty, ale pieniądze lecim jeszcze. Nie no, co ty? O, jak zjebał, opierdolony. 130 tysięcy na luzaku. Będzie nas stać w niedługim czasie na nowe te. No to już na jedno pole nas stać. No na jedno pole, ale mówię, najpierw zajmijmy się chyba tym. Kukurydzę się sprzeda, kiedy się dwa pola kupi. No i wtedy się kupi dwa pola i wtedy będziemy sobie ogarniać. Trzeba się tą kukurydzą właśnie jeszcze zająć. O, nie wiedziałem na to. No to u mnie na odcinku będziecie mogli coś sprzedawać. No, na razie to trzeba te siewy ogarnąć to, bo mówię, tak kukurydza to tam... Tak trzeba się zająć, żeby sobie nie kolidować niczym innym. Czy nawet na live'ie kiedy, czy co... Ale myślę, że teraz nie, czekaj. Nie, ja tak myślałem, żeby gnojowicy zrobić, ale chyba nie zrobię gnojowicy, bo ostatni miałem. Na pewno zrobię nawóz. No, jeżeli już będzie ten, wiesz, wszystko... Posiane to ją, dobra. Jak nie, to sobie po prostu siewy zrobić. Trzeba, ale można na dwa zrobić, nie? No. Na dwa siewy któryś przed nami może robić, nie wiem, gnojowice lać czy coś. Weź radę. Ty, znajdź sobie pole, nie? Znajdź sobie pole, które jeszcze nie jest rozdane gnojowica, żeby było dość spore, nie? To 16. No to 16, no i wtedy zrobimy sobie ten. Nie. Taką akcję we trójkę, nie? O, ty, zajebiście, bo przed tym na 16 mamy kukurydzę siać, tak? No. No to wtedy idzie któryś jeździ z beczką, któryś jeździ z talerzówką i któryś jeździ z siewnikiem. No tak i fajnie. Na live robiliśmy. No i zajebista akcja. Dobra, damy radę. Ja sobie z tym siewnikiem powiem, żeby już nigdy nie jeździłem. No, zajebista robota. Wiesz jak teraz to szybko idzie? Masakra. Czekajcie, czas widzę, że jest na przyspieszony. To nie, to sobie zdejmiemy. Aha. Dobra, chcesz już się z tym? Tak? Właśnie. A podczepiłeś mi tą tak. Samozwierającą? Dobra, to ja już ty w idealnym miejscu znalazłem, akurat ci pole wyrównałem. Dobra, dawaj. Tomasz, przesiądź się.
Dobra, jadę. Jak tam nasze świnki, ale ładnie ogarnięte. Ty, tato nie chyba jest w ciąży. O, zobacz ty. Albo się napierdolsiła czegoś. Dobra. Koguty włączamy i jedziemy. Brakowało mi tej serii, bo mówię, no ta seria ma coś w sobie, że do niej można przyjść tak bez przygotowania, można jej tak na luzacko nagrać, a wy sobie z chęcią to pooglądacie. Co nas bardzo cieszy, no i mówię, no troszeczkę przepraszam, no ale było przestoju. Może i fajnie, bo teraz znowu takiego nabierzemy, bo jednak te 100 odcinków no szybko poszło, więc myślę, że teraz taka przerwa będzie i następnej przerwy takiej nie będzie do następnych 100 odcinków. Mam taką bynajmniej nadzieję. Teraz jeszcze wiosna się zacznie i w ogóle robota w głowie. Wina Polka. Mam nadzieję, o, dwa wina nawet. Także mam nadzieję, że ogarniemy sobie tu fajnie wszystko. Nie no, robota idzie, w trójkę tu można naprawdę jeździć. Jeszcze powiem wam, że naprawdę jak skończymy tą od zera do farmera, nie? Na pewno w takim składzie bierzemy się za jakąś następną serię, tak w trójkę też, nie? Ja powiem wam, nie. Że ta, tak jak z Adasiem sobie Brączek gadałem właśnie na tej Osinie, nie wiem czy słuchałeś, no tam by była zajebista akcja we trzech, nie? No. Bo tam są dwa gospodarstwa i PGR, nie? To by się, niektóre pola są naprawdę takie tak, duże. Tak, tylko że jak wy teraz już pogracie na tej, to potem się już nie będzie chciało. No, dlatego mówię, nie, no jakąś mapę się ogarnie, się nie? Znajdzie. Tylko że wtedy to ja nie wiem, czy naprawdę też nie weźmiemy na jednym gospodarstwie znowu wszyscy, bo to jednak ma taki inny klimat niż wszyscy pracują, wiesz, na każdy na swojej, nie? No i moglibyśmy też grać tak realnie, że kupujemy sobie coś. No i ja mówię, no. Ja bym na przykład, bo jak będziemy chcieli zagrać taką realną serię w trzech, to się tak nie da, bo ty kupisz sobie jakiś, to nam zabierze z naszego konta. Trzeba byłoby tak to porozpisywać, że po jakimś miesiącu to by nam ta seria tak ciążyła, żeby nie chciało się nic kompletnie nie, robić. No tak samo wiesz, podobnie zrobimy jak tutaj. Zrobię najwyżej jak będzie właśnie wszystko mi się chciało, to powiem wam, wiecie, nad jaką mapą taką myślę, a nad nowoczesną wsią, bo tam było jedno duże gospo i tam było sporo pól. Nie wiem czy pamiętacie tą mapę. No ja wiem. Do 15, jak ja wtedy robiłem zapowiedzi i w ogóle co mi się kurde usunęła przez przypadek. Ta mapa też by była idealna. To był sztynk wtedy, naprawdę. No, tam to było wtedy oryginalne gospodarstwo Rufosa, ale teraz to bym zmienił w ogóle na jakieś inne, no bo teraz już spokojnie by szło zrobić jakieś zajebiste inne gospodarstwo, ale wtedy mówię, zrobić normalnie te wszystkie takie, jakby to powiedzieć, wszystkie rzeczy z farmingiem, w sensie, że wiecie, skupy i w ogóle to wszystko tak, żeby zagrać naprawdę realnie, także no mówię, na razie no jeszcze nie ma co myśleć o przyszłości, bo jeszcze sporo przed nami, jeśli chodzi od zera. Ale już jak widzicie, teraz łatwiej nam wykręcić jakiś gruby hajs na szybkości. Także co też nas bardzo cieszy, że ciągle jakieś nowe nabytki się pojawiają. I powiem wam, chłopaki... Za 50 odcinków to już będzie naprawdę to grubo. No, powiem wam, chłopaki, dobrze, że kurde, żeśmy ten, sprzedali te stare maszyny, nie? Od razu na gospodarstwie zrobił się luz. Ale lagi. Jo? Ja też mam ścinkę, ale już nie mam. To musiało być coś internetowego może. Dobra, już jest wszystko okej. Okay. No ludzie, spokojnie. Także git. Ogólnie jak tam nasza wełna? Coś doszło? O, widzę, ja jeszcze nawet ci jeden nie zrobił ten. No prawdzie, bo teraz nie było ten. Nie było co przyspieszać nawet, bo przecież nie ten. Ani nie rosło nic, ani nie ten. Nie, dlatego ani świnki, ani te wszystko stało w miejscu, no bo teraz tym dużo żeśmy nie zrobili, no. Jo, dobra. Dwa tygodnie żeśmy nie nagrywali. Jo. No, ja jedynie co tylko posprzątałem. Tak, bo ja ostatni odcinek miałem dwa tygodnie temu. No. Powiem wam, kurczę, jak na New Hollanda, nie? New Hollanda trzeba będzie brać do takich rzeczy jak rzepak, soja lub sieczka, nie? Choć sieczki nie tniemy nigdzie, czyli rzepak, soja, nie? Trzeba będzie New Hollanda brać, bo przejebane jest na takim małym polu zbierać słomę po nim, nie? Są tak blisko między rzędzi, ale daj spokój. Przydałaby nam się ta zgrabiarka, tylko że to dwa razy robota, nie? No także mówię, trzeba po prostu pomyśleć o tym, żeby, wiecie, dać go do takich prac właśnie jak soja czy rzepak do cięcia, nie? Gdzie nie ma słomy, gdzie nie robi tyle pokosów, bo tutaj jak się robiliście jakieś tu piruety czy coś, to prawie te pokosy się połączyły ze sobą. Także wiesz, masakra. Ja wtedy testowałem kierownicę, więc wiesz co to oznacza. A powiedzcie mi, jak ze słomą u świń? Tam nie było w poprzednim sezonie dawana i oni nie mają czasami fulla? Tam jest full. Nie, no to sprzedajesz. Wszystko sprzedasz, jo? Dobra, no, to super. Kasa. Trzeba właśnie muszę ogarnąć, kiedy jak już tak naprawdę wejdziemy w tą serię od nowa, że ten... ten, jak to, dla owiec i dla świń ogrodzenie i w ogóle tą wiatę mieliśmy u owiec stawiać, bo jak wiecie, przez to, że one nie mają wiaty na podwórzu też trzeba coś u nas pierdolnąć. No, jakąś coś nowego trzeba wymyślić u nas, ciekawego. Szkoda, że kurde, nie da się tam tych silosów sprzedać jakoś i na przykład jako biny, takie wiesz, zrobić je pod biny, to nie, żeby to ładnie wyglądało, tak też by to fajnie wyglądało moim zdaniem. Ale no, musimy coś ciekawego wymyśleć. Bo wiaty już teraz mamy, nie wiem czego nam brakuje, dobra, 100% Pulsat masz. Nie, polej, a no. Ty w pole jedziesz?
Ja w pole z chęcią bym wjechał, bo już 3 dni było super. U nas pogody, jo, naprawdę. Wczoraj to w bluzie wyjść, wczoraj sobie piłkę pograłem i w ogóle. Ja też, no zajebista tak. Sprawa, nie? No ale dzisiaj leje cały dzień. Już taka woda jest, że szok. Także nawozy, jo? Jo, nawozy, nie? Nawozy, jo, opryski. I... Także ten. Także... U nas już wjeżdżają, już barki. No, przyszały. u nas już ciągniki jeździły, tak jak u nas na Pioskach niektórzy mieli pola, to naprawdę już 2 dni temu, sobota to był taki czas, sobota, w niedzielę już nikogo nie widziałem, może 1-2 ciągniki jechały, bo no ktoś jak mus to mus, ale no tak to w sobotę jak widziałem, no to kurwa jeden za... U nas sieją, nie? U nas to może nie tak jak na wozy, ale sieją, nie? Uprawiali, widziałem ludzie i się wyszły. No tak, no bo to piątek był ładny, sobota już też, no to no to stary, wiesz, jeszcze takich, no a pioch co to, w piochu się nie zakopiesz? A u nas kurwa taka przejdzie. Ziemia w Mokrzynie, że piosku w ogóle nie ma, tylko glina, to no. Właśnie kurwa wiecie. Dlatego u mnie to, no. U mnie to samo, u mnie tam kurwa gdzie ja skręciłem, u mnie tam woda stoi. Jak byliśmy na polach teraz, jednego dnia, to tam zobaczysz, to już jasno się... Jak ja poszedłem w gumowilcach, nie? To kurwa myślałem, że nie wyciągnę go. Tak go zostało, że szok. U nas tu, jak się do Mokrzyna jedzie, po prawej stronie jest takie pole, nie? No ja wiem, tam w dołku. No, na zakręcie takie pole. No ty w tym dołku, co kiedyś miałby no. Boguś jechać i ten... wyciągać, no dokładnie. Kurwa, no to tak się dren zapchał, że ulicę zalało. No właśnie, dlatego kurczę, trzeba na razie, nie ma co się spieszyć, wiesz, nie? Do czyszczenia drenu chemiego opryskiwacz jest za słabe, nie? Za no. Słabą pompę ma. Nie no. Ma co się strać, jak mam se pole popierdolić, to ja wolę wyjechać tydzień później i te nawozy dać, ale co mogę... Mogłeś co... powiedzieć, że za 2 tygodnie. Co mogę powiedzieć, to nie jest pensja pracowników. Co mogę powiedzieć, to zajebista sprawa jest tym, że zboże zajebiście przezimowało, nie? Aż chce się rzucić nawozu na nie, bo wiesz, jak jebnie teraz nawozu, to ja wiem, że ono tak pójdzie. Zimę miałeś dobrą, tak? No. Miałeś wreszcie zimę, a nie kurwa samemu. Ale najładniejsze jest to pole koło mojej chałupy, gdzie był ten śnieg cały czas, nie? A no ja. No kurwa, to jest takie zboże, że jeszcze chyba żadnego roku takiego zboża nie miałem. No będziesz miał kurwa tam. W kwietniu przyjdzie mróz bez śniegu. Wiesz, to powiem wam, że to jeszcze nie jest, to jeszcze nie jest to słońce. Tak jak się ogólnie wychodziło teraz na to jeszcze nie jest to słońce tak jak w kwietniu, że jo. Jeszcze nie czuć, że jeszcze może przyjść wiosnę, z tego, no. Ale jeszcze nie czuć. Tu jeszcze może każdego dnia przypierdolić, gorąca. Na przykład dzisiaj, nie u nas, ale w Górze Polski ma być śnieg z deszczem, nie? No, to no. U nas to ma być. No i jutro ma właśnie padać jeszcze śnieg z deszczem, także no tutaj jeszcze nie wszystko jest, jeśli chodzi DN z zimą. Dobra. My jedziemy sobie ostatnią zebrać i będziemy kończyć sobie ten odcinek. Ja już lecę go dla was renderować i wrzucać, żebyście na dzisiaj fajnie coś mieli. Jeszcze 5 minut. Jeszcze zapraszam właśnie was na Rocketa, także akurat mówię, zbiorę sobie. Zapraszam was na Rocketa, bo ostatnio nagram tego Rocketa, ale przez to, że nie miałem neta, tak mi walało ciągle internet i w ogóle, to nie udostępniłem go dla was od czwartku chyba nawet, to troszeczkę ten Rocket przesiedział mnie na kanale. Ale akurat dzisiaj wrzucę już 2 odcinki na jutro dla was. Powinienem mieć 2, jeżeli dzisiaj nagramy zada się moją serię, to powinienem mieć 2 odcinki, bo dla was jutro powędruje FIFA Liga Mistrzów. Ja tam rzucę 4. I właśnie ten. Jak ty chyba... O, 60 sekund właśnie prosiliście mnie, żeby nagrać. Ja jestem w szoku, jak wy tą grę lubicie, nie? I na live'ach, i jeśli chodzi o odcinki. To niezły Brączek opuszcza serwer. Jesteś, Adaś? Halo? Ty w chuja zrobiłeś? Nie, to Brączka chyba wyjebało. A nie, to Brączka wyjebało. Naszego Brączka. Aha, to niezły internet. No nie, to... Specjalnie mówię, chciałem się zrobić. Ty kurwo, roda, ty piska. Chuj, sam. Jebany ka... No, ja stary, na sobie raz ja wyjdę jak on, nie? Pierdolony. Nie, ale ja już chuj strachu. Ja tak patrzę, wie, o co chodzi, nie? Ja jestem. Ty gadasz mnie, Brączka nie ma z mnie. To niezłe dzisiaj. Co to za dziewczyna, co nie daje wina? Niezłe winko. Tylko pokazuje. Dobra, my tu sobie jeszcze zbierzemy ładnie tą słomkę. Adaś niebawem do mnie przyjeżdża. Chyba się z Adaśkiem będę widział. Kiedy Adaśku, za tydzień? No, zobaczymy. Chyba kurwa, tak. Poszedł kamień. Kurwa. Rozjebie się kiedyś ta samozbierająca. No nie, za samozbierająca. Dobra, tak odblokowałem nogą. To się tak nogą to robi. To się nie robi ręką. To trzeba, pamiętajcie, włączyć wałek. Wtedy ich przepychać w ryby, nie urwało. 60 sekund w życiu realnym. Puszczę bolka do piwnicy i chodzi. To nie, że kurwa 60 sekund. Ty, ale wczoraj... pomysł, a ty, ale pomysł, jakbyśmy tak nagrali 60 sekund z piwnicy. Ja pierdolę, ale to byłbyś kiedyś. Konkret. Nie, stary, z garażu, nie? Masz 60 sekund na znalezienie czegoś. Właśnie, kurwa, jak ja się cieszę, że mam tą telewizję nową, nie? Leć na history.
leci teraz, od następnego tygodnia, nowa seria wbija, Wykute w ogniu, czy jakoś tak, jest pięciu ludzi, nie? Kurwa, stoi na środku samochód na przykład, jest jury normalnie trzyosobowe. I znaczy teraz ci podaję przykład, że stoi na środku samochód, nie? Ale może być różna rzecz i na przykład oni odsłaniają, jest to samochód i mają 5 minut na wybranie sobie jednej z rzeczy z tego samochodu, z której mogą zrobić nóż. I później mają godzinę na wykonanie na przykład noża i później robią jakiś challenge, że muszą, nie wiem, kurwa, przekroić rybę czy coś w tym stylu, nie? Z tego wykutego noża. Ten pokos tutaj po mojej... Zaraz. Jak ja lubię oglądać takie rzeczy, nie? Że coś robią z niczego. Kiedyś były wojny na złomowiskach. Mieli na przykład 2 dni i mieli swoje złomowisko, żeby ze złomu wyczarować na przykład katapultę czy coś w tym stylu, a później, wiecie, mierzyli się. Ja lubię zajebiście, takie rzeczy fajnie ja się ogląda. Takich rzeczy. No to ja mówię, zapraszam was na historię od 14 marca, o 22 jest premiera tego, Wykute w ogniu, coś takiego się będzie nazywało, naprawdę mega zajebisty, może być nowa seria z tego, jestem ciekawy co będą robić już w pierwszym odcinku, ale zapowiedź wyglądała przekurwa kozacko, może kombajn zrobią. Nie wiem, no tu mówię, fajnie takie rzeczy się będzie oglądać na pewno. Jo. Dlatego mówię, zajebista ta teraz telewizja, wieczorkiem się położyć czy coś, to kurde, troszeczkę od kompa się odpocznie. Tak jak wczoraj, ty, ja szedłem o 24, nie? Mówię, idę spać, 2:30 poszedłem. Ja. Bo jeszcze oglądałem, ja oglądałem tego, poranek Kojota i coś jeszcze leciało później. Kurzyłeś mnie, bo chciałem też sobie obejrzeć, kurwa. A tak wiesz, lecę tak po tych kanałach i szczerze, patrzę, gdyby to, nie wiem, gdyby nie była północ, to bym kurde poszukał w płytach, bo wiem, że mam na płycie poranek Kojota, co nie? Bym se kurwa obejrzał. Chętnie. Ale beka z tego, kurwa, nie mogę się, z tego. Kurde, nawet zasnąć nie mogę, czaić. Ja mam ten moment, co ci nagrałem, nie? No. Tam on ich pizgał konkretnie. Nie, o primo, ale później było z tym, z Rambem coś, nie? A ja akurat wam nagrywałem, mówię, oho, fajnie się nagrało, a nic nie było słychać. No także jest dym. Także no mówię, ja jestem bardzo ciekawy właśnie tej nowej serii w telewizji i lubię takie zaglądy, i z chęcią bym takie coś kurde porobił, nie? Że chciałbym gdzieś tak na przykład nas 4-5 osób wziąć, nie? I mamy, nie wiem, godzinę, mamy jakieś tam miejsce, idziemy coś szukać i musimy coś z tego zrobić. Fajnie dobra, się takie dobra. Coś ogląda, nie? Dobra, ja sobie śmigam. A powiem ci szczerze, że był tam guziec, czyli taka świnia z Afryki? Tak, jo! A czemu ta świnia ma kły? Bo to guziec. A czemu ma kły? Bo jest z Afryki. Kurwa, gdzie jest moja świnia? Ten megafon był konkretny z tego filmu. Dobra, no, ludziska, ja już sobie jadę, nie będziecie tutaj patrzeć, jak ja będę się teraz opróżniał. I co, i my wam dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Ja mam nadzieję, że Broczyk dzisiaj wróci, bo jeszcze musimy sporo ponagrywać. Także co, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam was już jutro na nowe odcinki. I piąteczka, na razie, trzymajcie się, cześć. Hello.